Nie pojawiła się? Bywa. Oczywiście urażona męska duma to straszna przypadłość, ale myślę, że przeżyje. Marcel? Tak. Ale my się chyba nie znamy, prawda? Musiałbym chyba inaczej zgłosić się do lekarza, gdybym zapomniał tak piękną kobietę. Teraz to piękne. Słucham? Nic. Przepraszam, że cię tak zaczepiam, ale uważam, że powinniśmy porozmawiać o naszej wspólnej znajomej. Okej. Ale będę miał jej za złe, że nas sobie wcześniej nie przedstawiła. Klara. Marcel, bardzo mi miło. A wiesz, dlaczego cię rozpoznałam? Nie. Dlatego, że opowiadała mi o tobie moja koleżanka Karolina Laskowska. Aha. Znasz się z Karoliną? Tak. I myślę, że jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Aj, spacer w tych butach nie był dobrym pomysłem. Pokaż. Rzeczywiście jak sople lodu. Mówiłam, że mi zmarzły. Co myślałeś, że tak marudzę dla samego marudzenia? Nie, ale nie spodziewałem się, że człowiek może mieć tak zimne stopy. W nocy też mi marzną, ale na szczęście mam ciebie. Pokaż, rozgrzej ci. A może zagramy w szachy? A jak szachy mają ci pomóc na zmarznięte stopy? Zobaczysz. Będę miał dziecko. Z Karoliną. Jestem w szoku. No, nie dziwię się. Mam nadzieję, że się nie gniewasz, że ci powiedziałam. No co ty, to jest wspaniała wiadomość. Ja tylko nie rozumiem, czemu Karolina to przede mną ukrywa. Twierdzi, że cały czas ją zdradzałeś. Żadna kobieta się dla mnie nie liczyła i nie liczy. A, co nie przeszkadzało ci sypiać z innymi? Okej, rozumiem, że kobiety inaczej to odbierają, ale dla mnie seks i miłość to są dwie różne rzeczy. Jezus. Ty naprawdę jesteś identyczny jak nowy chłopak Karoliny. On też głosił takie teorie. A to ona z kimś jest? Tak. I co? On uważa, że to jest jego dziecko? Nie, ale zamierza je wychować jak swoje. Poważnie? Aż tak mu na niej zależy? Tak twierdzi. To się facet zawiedzie, bo ja na to nie pozwolę.